deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa, przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzu, gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni, po wiosenny bez. Nieźle wam to idzie. Będziecie się starać, do kuchni na stałe wezmę. Ze mną nie zginiecie. Wyście są nowy, panie kapral, i nic nie wiecie. My już mamy załoga i lepszego miejsca nam nie trzeba. Nie chlap, bo błota narobisz. Won! Won, ty przybłędo! Zostaw, zostaw, szarik leżeć. Ty mnie nie tykaj, świń z tobą nie pasłem. Pies, kos, jeleń, zwierzyniec, nie kuchnia. He. Ale ciężka. Dawno cię nie było. My też już są po kursach. No, ja jestem ten. Prawie ci brak. Dostałam przydział do sztabu. Sztab nadaje dla całej brygady, do wszystkich załóg, do dowództwa armii. Nie to, co u was. Nie pisałaś? Nie było kiedy. Cały tydzień zajęcia, a w sobotę i niedzielę tańce. A jakie tam miałam powodzenie? Szeregowy kos. Przynieść wody. Czekaj. Trzymaj. Niech se chłopok spokojnie pogodą. Dumy se rada bez niego. Ty! Co tak wzdychasz? Fajne masz te belki. Ja mam dopiero jedną. Ale jak ruszymy na front, będę miał dwie. U nas w sztabie mówili, że ofensywa lada dzień? Zawsze tak mówią. Wiesz, nasza załoga to jak jedna dłoń. Dla swoich i dla wroga. Taki mamy znak. Siadaj. Zmieniłaś się. Pamiętasz, jak ci dałem w pociągu rękawice? Wypominasz prezent? Skąd? Chciałam porozmawiać, ale... Pesie są mi niepotrzebne teraz. Lato, ciepło i w ogóle inne czasy. Co ty, Litka? Ja wcale nie wypominam. Nie wygłupiaj się, lepiej byś pomogła obierać ziemniaki. Litka! Plutanowa. Litka! Litka, poczekaj! Plutonowa morowa. Musisz mnie z nią poznać. Pies. Piesek. Na. 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 Twój pies partyjny, że taki hardy? Daj mu sam. Ale bestia. Nogę by odgryzł. Ty, kos, żyj ze mną w zgodzie, to obaj nie zginiecie. I ty, i pies. Jak ona ma na imię? Czegoś taki markotny. Kucharz ci się nie podoba? Nie, kucharz w ogóle. W wojsku tak już jest, bracie. Nie ma mamy. Wszystko sami. Na froncie będzie inaczej. Na froncie, na froncie. Na froncie Amerykanie... Amerykanie, Anglicy, Francuzi, Rokossowski, nad Bugiem. A my se tu siedzimy, nie wiadomo po co. Kurs! Jeleń! Narum drzewa! To jest, mój kapral. Robi się. No co się gapisz? Tyś nie pies, swój rozum masz. No weź sobie, weź. Jak nie, to nie. Konserwa dla wszystkich, do kartofli. Gdzie stuje, tam się paru naje, nie zbiednieją. Jak ona ma na imię? Zostaw to! Przestań się mądrzyć, gówniarzu. Sam dawałeś psu mięso i kości? Wy dawaliście. Ja dawam, czy ty dawałeś? Przestań, przestań. Ty szczeniak! Wołaliście mnie, panie kapral. Ty pieruński wyżeroku. Co? Co? No nie widział was! Kapral Kucharek melduje się na... przy kuchni. To kucharza wrzucił do kotła. A wy? Co wy robicie z tą siekierą? Szereg oficjalny melduje, że wpadł do kartofli. No, są kucharz, panie pułkowniku, wpadł, bo szpek żrą. Aha, jaki szpek? Słonina. Szpek, czyli słonina. No, ta konserwa. Zamiast do kotła to są żrą. Jak było? Melduję, że ten mały brał mięso dla psa. Pytam, kto zjadł konserwę? Wartownik? Zameldujcie szefowi 10 dni ścisłego. Tak jest. Tył zwrot? Na wprost, krokiem, marsz! Gdzie złoczyńca? Szaryk, do nogi. Posadziłbym go razem z kucharzem, ale boję się, że nic dobrego by z tego dla kucharza nie wynikło. Kucharz dał kość dla psa, ale on od obcego nie bierze. No to ja musiałem. Wy z załogi Olgierda. Szaryk, kuleczka. No, na kuleczkę to on nie bardzo wygląda. Widzę, Szarik, że jesteś niegłupi. Umiesz cudzego odróżnić od swoich. Trzeba dać rozkaz, żeby go zaliczono do stanu armii. Będzie miał prawo do porcji z kotła. Dziękuję, obywatelu pułkowniku. No, bierzcie się do roboty. Damy sobie radę, panie pułkowniku. Obywatelu pułkowniku. Idę, idę. Ze sztabu armii. Tak jest. Przecież jeszcze nie gotowe. Alarm. Bojowy. Ruszamy na front. Ja, Grab 3, jestem... Ty gdzie jesteś? Grab 3? Ale masz głupią minę! Durne żarty. Żarty. Tygrysy? T6. Ale natłukli tego draństwa. Źle. Przyjedziemy do Polski, spytają mnie, gdzie się rodziłeś, żołnierzu? No co ja im powiem? Tłumaczyć skąd i jak długo czasu nie starczy. Wiesz co, Jeleń? Daj tym jakieś dobre miejsce w swoim kraju. Może się u nas kaj tacy czorni rodzą. Na Śląsku nie. Może w Sandomierzu. Słuchaj, niech ci będzie Grześ. Grześ? Twój ojciec był Kuminiusz z Sandomierza. Kuminiusz z Sandomierza. A co to jest Kuminiusz? Kuminiusz. Taki stary jesteś i nie wiesz, co to jest Kuminiusz. Kuminiusz to jest taki, co... Czyści od pieca lufa. Aha. Chłopaki! Moskwa! Pierwsza armia Wojska Polskiego. Hełm wolny. Uporczywych walk złamały obronę nieprzyjaciela. Wóz gotowy? Daj na słuchawki. 1 lipca 1944 roku wkroczył na terytorium Polski. Zostały wyzwolone miasta Chełm i Lublin. Dziś, 22 lipca, o godzinie 21, stolica naszego kraju, Moskwa, pozdrawia. Możecie się kłaść spać. Jutro do boju rusza pancerna. Mamy? Niedługo i na nas przyjdzie kolej. Szarik, poznałeś. Skąd jesteś? Z Gdańska. Ja z Ustronia, skąd Wisła wypływa. Starzyk w kuźni młotem parowym bije, a matka doma. Bije? Jak może najgorzej, bo dla Niemca. A twoi? Matka zginęła, jak Niemcy podpalili dom. Ja uciekłem, szukałem ojca. Aż nad Ocean Spokojny trafiłem. Walczył. Niedaleko naszego domu, na Westerplatte. Na Westerplatte. Kolację jedliście? Trzeba korzystać z każdej chwili odpoczynku. Mnie też przynieś. Dobra. Tak jest. Ty, pośpiesz się. Nam w brzuchu burczy. Puścili was, panie kucharz? Czego? Jak to może być, że was puścili? Nie twój interes. No, mówię jak kamrat. Byłem u pułkownika. Dałem słowo, że w tyle za czołgami nie zostanę. A nie cyganisz? Nie tobie dawałem słowo. No, kamrat, dobra. A to dla psa. Ty. Poczekaj. Tak. Co jest? No i święty tego. No dla porucznika, no. Fajnie go wychodzi. No posuńcie się, no. Twojemu kundlowi już dałem. Dla pułkownika. No posuń się. Front, nie front, ja bym mu tych 10 dni nie dał. Nie umiesz podstawić? Wierzyć trzeba. Z człowiekiem różnie w życiu bywa. No jakby tak mnie nie wierzyli, że nie chciał być u Niemca. Uważaj, Grigory. Stawiaj miny. Sposób! Goście! Wy to pierwszy. Guski! Uważaj na minę! Przytulnie ćwiczenia. Do wozu po RKM. Zjechałeś, Grigor. Niech przelecieli, odsapnąłem, ręka drgnęła. Masz szczęście, że to nie mina przeciwczołgowa, ale mała pluskwa. Idź, zapalaj. Razem, pusty. Techniczna nas mija. Brygady nie dogonimy. To mój. No patrz! Olgierd, patrz, to mój. Dobra. Dawaj jeszcze do przodu. Napisz. nie kucharz, ale czołgista. Kapralku, kucharek czołgista zestrzeli. Olgierd! Olgierd! Dotrzymał. Co? Kto? Kucharz. Mhm. Trzeba zawiadomić pułkownika. Może miał żonę i dzieci. A no tak. Zginął jak czołgista. Chyba ten Bóg, czy jak? Rzeczywiście. Chyba Bóg. Słyszysz? Aha. Ej, wloką się te działa. Niech jęczą. Kochana, puść nas. Nielzia. Nasza brygada już po drugiej stronie. Говорю, нельзя. Dawaj! My Polacy. Dawaj! Do mamusi jadymy. Поедете, когда будет ваша очередь. Kto ma pierwszy brak? Podajzi, podajzi. Szara! Wy очень симпатичные, но танка вашего пропустить не могу. Ale z ciebie, Dżigit. Dziołchy się zląkłeś? Czemuś nie jechał, jak jaką zagodą? No, gieroju. No tak. Teraz przyjdzie do wieczora, poczekaj. No. Połki, jołki, chłopaki, mam pomysł. Gdzie, tu? Nie, tam, pod nogi. Apor. Apor, Szarik, apor. Внимание, внимание! Давай, jeszcze raz. No, no. Jeszcze raz. Tak, dobry pies. Z powrotem. Grak? Ja oka, gdzie jesteś? Ja oka? Oka, oka, ja grab 3. Rzeka płynie, my stoimy, pies skacze. Kto? Gdzie? Kto skacze? Grab, meldujcie co z wami. Pies skacze! Nie przeszkadzaj. No, Pablo. Хорошая собака. Парень удалой, но не завтракал. А ты кушал? Ну, кушал? Ну, да. Быстрей! Ну, чего ползешь, как черепаха? Ну, ты давай еще раз. Красавица, смотри! Чудесная собака! Ну, кто крепче? Палка или он? Ах ты! Зубы как дубы! Кому я говорю? Приезжай! Спокойно! Не задерживай колонию! Смотри, смотри! Ну смотри! Ёлки-палки! No, Szarik, ale ja też nic nie jadłem. No jak? Co u ciebie? Niczego. Jak niczego? Tuszonka jest. Nie. Nie? Nie. Kałbasa jest. Nie. Nie. A no посмотрим. О, яичко. Внимание! Последний номер нашей программы. Завтрак. Ну, представление кончилось, можешь ехать. Чего, оглох, что ли? А ну, поезжай. Рот берет, мне дает. Оп. Ну, хоп. Жарь, хоп. Слушай, а ну быстрее. Хорошо. Пойдешь под суд, саботажник несчастный. Уезжай, а то стрелять! Стойте, стойте, черт тебя прям! А еще... Я... Я вас еще поймаю! Starzyk, bo cię broda jak ujeżdża. Dobra broda, panie, dobra broda. O, spokojnie, Maryjko. Ja całuję jeno starzyków. I masz kwiatki. Oho. Z kim jak się jeszcze nie witał? Chłopaki, a skąd żeś się? Jak jest Ustronią, tam skąd Wisłą wypływa. A, ja znam tamte strony. A ten czarny zamszany, to skąd? To nasz, spod Sandomierza. A jest taki czarny, bo jego ojciec Bukuminiusz. Dlaczego nic nie mówi? Wigary! Ja... Kaco, ja... On nic nie goda, bo go ze wzruszeniu zatkało. Niech się! Tata, polskiego psa przywieźli, szczeka jak nasz Azor. Julka, idźno tam do domu, przynieś jedzenie dla psa. Ale już, rusz z mamą, to tak zaraz. Słuchajcie, w 1939 roku... Ej, synu, w 1939 rok... Nie słyszeliście gdzieś o poruczniku Kosie? A gdzie on, panie kapralu, wojował? Na Westerplatte. Tam gadacie. Tam przecież wszyscy zginęli. Przeszło 7 tysięcy. Wszyscy co do jednego. Możliwe. Na Westerplatte nie było nawet 500. Tak, tak, panie. Jak dobrze policzy, to inaczej wypadnie. Jest, jest! Gotowe! Gotowe! Ach. Do nas, co? Do fabryki w goście. O tu zaraz. To jest koło szkoły, za rzeczką. Ogród kuróże. Czerwone? Jedziemy dalej. Ale może zatrzymacie się niedaleko stąd? Może. Dziękujemy, ale jeszcze nie wiemy, gdzie się zatrzymamy. Ale do miasta przecie zajrzycie. Jutro o 4:00, dobra? Dobra. No więc o 5:00. Słowo? Tam. Słowo. Ojej! Szybciej, chłopcy. Jeszcze czas. Nie wypada się spóźnić, ludzie czekają. Jedna pani to nie ludzie, nie? No, ale lepiej nie jechać. Rozmowa nie wyjdzie. No, słów mało. Dogadałeś się na piątkę, aż cię pocałowała. Słowo dałeś. Dokąd wy się wybieracie? Umówiliśmy się do fabryki na 4. Nie na 4, tylko na 5 i nie do fabryki, tylko do szkoły. Całuję. Słowo daję. Jechać trzeba. Chłopaki! Jadę do Lublina po prowiant. Zabierzecie się ze mną? Chłopaki, jadymy. Panowie! No zatrzymajcie! Chłopaki! Chłopaki beze mnie? Gustnik! Szumi dokoła las, czy to jawa, czy sen? Co ci przypomina, widok znajomy ten? Co ci przypomina, widok znajomy ten? Żółty liściany dnia, wioski złomiany dach. Płynie, okajaki, szeroka jak Wisła głęboka. Płynie, oka jak Wisła, szeroka jak Wisła głęboka. Chłopcy! Ura! 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 Cześć! Cześć, towarzysze! Cześć! 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 Trzymaj! Niech żyje! Cześć! Cześć! Uwaga, już idą! Nie rozrabiać. Budki dla wszystkich nie starczy. Obywatele! Poloczyna nie żyje! Nie żyje! Nie żyje! Obywatele! Żyje! Obywatele! Dziecka! Siadajcie, czym kata bogacza. Podaj dalej. Obywatele, a teraz wzniesiemy toast za naszych kochanych pancerniaków. Książęta prałaci, za kraj nasz krwią bratnią wbryzgany. Nasza Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Myślisz, że na pewno to tu? Róże są. A no niby tak. Co się boicie, ciemięgi? Z drogi. Wy idźcie. Nie czarta. No, tego czarnego już żeście poznali. Proszę, kochani. Proszę panów do stołu. Proszę, tu jest miejsce dla pana porucznika. Jarosza. Jarosz? Pan się urodził na Syberii? Nie, to mój ojciec się urodził na Syberii, a ja... Ależ... No tak... Oczywiście. Co za uderzające podobieństwo. No, popatrzcie, panowie. Czy to może pański dziad, Olgierd Jarosz, dowódca powstańczej partii, w której walczyli i moi? Tak. Ja też mam na imię Olgierd. Co za cudowne spotkanie. Siadajmy, panowie. Kurczaka nawet zdobyłam, proszę. A, no to... Wiśniówka? Może jajeczka? Ktoś o, dziękuję. Ma ochotę? Dziękuję, dziękuję. Proszę bardzo. Pan? No i Janek też. Pije. Wszyscy już mają wódeczkę. Panie poruczniku, proszę bardzo. Koledzy, wypijmy zdrowie naszej... Nie, nie, nie. Przepraszam. Nie tak uroczyście, panie Olgierdzie. Panowie, wasze zdrowie. Po 5 latach znowu orły białe. Orły białe. Ostatni raz widzieliśmy polskich żołnierzy w 1939 roku. W gimnazjum, w którym uczyłam, został założony szpital. To było gimnazjum królowej Jadwigi. Zostałam w nim pielęgniarką. Zwożono do nas do Lublina ze wszystkich stron rannych. Tu byli przeważnie młodzi chłopcy, tacy jak wy. Żołnierzom, którzy wyzdrowieli, przynosiłyśmy cywilne ubrania. Pamiętam, jeden staruszek przyniósł nawet swój tużurek. Zorganizowaliśmy tę akcję, żeby Niemcy nie wzięli ich do niewoli. Bo brali wszystkich, nawet chorych, starych, młodych, wywozili do flagów. Brałyśmy adresy, żeby dać znać rodzinom. Przecież nikt nie znał losu swoich najbliższych. O, jak to dobrze, że to wszystko już za nami. Możemy to tylko wspominać. Ja mam przecież tutaj gdzieś z 1939 roku pancerniacką naszą kurtkę. U mnie to leży, a dla was do czołgu. Przyda się. No, w sam raz dla mechanika, nie? No, wielu wrześniowych żołnierzy uniknęło niewoli dzięki tej naszej pomocy. Ale wiele mogił zostało też na naszym cmentarzu z tych czasów. Przepraszam was za takie smutne tematy. Dziś taki radosny dzień, prawda? No, jakżeż tak można? Przecież on należy do załogi. Śliczny pies. Załoga na bagnety. Pod Stalingradem też ciężko bywało. No to... Szarik! No, tak, daj łapkę. Ja... Słów mało, wódki mało, no serca bardzo dużo, nie? Skłon. Chłopaki, jedźmy na cmentarz. Przeca twój ojciec żyje. Myślałeś to, że dziadka znajdziesz? A jak? Coście pili? Wiśniówka. Soir de Paris? Co jest? Idziemy, chłopaki. Młody jakiś chłop był. Hans, was ist denn los? Bist du sauber oder was? Nix, nix. Der Gräber hat Gulasch gebracht. Oh, kommt jemand helfen? Was macht ihr für einen Krach? Verdammt nochmal! Nix, nix. Der Heiß ist in den Sarg reingefallen. Menschenskind. Kind. Lass den Arsch und liegen. Ihr wisst schon wohl, was? Ist der Gulasch gut? Ah, er hat viel Pfeffer angegeben. Ess doch was. Donnerwetter, wird ihr euch sein oder ich haue euch die Schädel in zwei. Was machen denn die Idioten da oben? Ich weiß nicht. Willi! Witze wollten Sie machen. Schlagen wir die Deckel zu. Lass mich raus! Selbstverständlich gleich. Lass mich raus! Du bleibst da bloß ruhig liegen. Help mir! Raus. Ein schöner Tod. Die ewige Ruhe. Na, ich bin schon fertig. Help mir! Das ist Ihr letzter Rötzchenregen. So, jetzt hauen wir ab. Oh Gott im Himmel! Oh Gott! Willi! Willi! Ruhe! Nie ma. Słuchaj, Janek, u nas w Gruzji opowiadają. Był chłopiec i była dziewczyna. Kochali się. Chłopiec dał dziewczynie pierścionek. Szli górami wysokimi, z lewej strony skała, z prawej przepaść głęboka, ścieżka wąska. Dziewczyna oparła się ręką o skałę, pierścionek się zsunął i wpadł w przepaść. Żal dziewczynie pierścienia, żal chłopcu dziewczyny. Zbiegł na sam dół wąwozu, strumień tam płynął. Szukał uparcie. Szukał rok, drugi, trzeci. Szukał wiele, wiele lat. No, wąwóz duży, pierścień mały. A wreszcie znalazł. Zaniósł pierścień do domu dziewczyny. Czekała na niego, ale siwa już była i przygarbiona. No cóż nam teraz po pierścieniu, kiedy życie jak strumień przepłynęło. Tak mówiła. I wkładała powoli pierścień na palec. Kiedy go włożyła, pomłodnieli nagle oboje. On i ona. Patrzy chłopak na dziewczynę, na jej usta czerwone, na jej włosy czarne jak skrzydła kruka na śniegu. Kto szuka wytrwale, ten nie tylko znajduje, ale mu jeszcze los w nagrodę godziny cofa na zegarze, a? Chłopaki, gdzie gustlik? Panowie, panowie, czego tutaj? Zamykamy, nie ma czasu teraz oglądać. Panowie, zamykamy, nie ma czasu teraz. No nie ma... Łapać Volksdeutscha! To Volksdeutsch! Łapcie go! Raus! Tam! Pieruński kopidole. Z Niemcami trzymasz. Co robisz? Ścierwo, szwabem śmierdzi. Zdrajco. Palili. Mordowali, on z nimi. Kapral Kos! Kapral Wieleń! Chcecie być do nich podobni. Idziemy. Chciałbyś tak jak oni? Bez sądu? Nienawiść jest zaraźliwa jak dżuma. A może to ci zabili mi ojca i matkę? Być może zabili i mego.